Dalej, Samantha. Pokaż, co tam masz. To przecież kola. Wow, uwielbiam kolę. Jak tylko otworzę butelkę, to wypijam wszystko do dna. Tak jak mówiłam. Ojej, coś zaraz będzie. Przepraszam, Jane. Naprawdę nie chciałam. To było niechcący. Lepiej zobacz, co tobie się trafiło. Wow, to złota kola. Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Na pewno smakuje o wiele lepiej niż zwykła. Zgadza się. Mam teraz złoty język. Muszę ją szybko dopić. Ojej, po złotej koli też się beka. Samantha, mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Daj spokój, wszystko w porządku. No prawie. To było zabawne. Tym razem zdecydujmy, kto będzie pierwszy metodą kamień, papier, nożyce. Gotowa? Raz, dwa, trzy. Kurczę, chyba przegrałam. No wow. Spaghetti ze złotem. Trzeba zetrzeć na tarce złoto. Ojej, teraz spaghetti też jest złote. Spróbuję to wszystko od razu. Wygląda pysznie. Och, jest pyszne. Palce lizać. To niewiarygodny złoty makaron. Ej, Jane, przestań się gapić. Lepiej sprawdź, co masz. Ojej, co? Zupka chińska? No ale nie szkodzi. Po prostu zaleję ją wrzątkiem, dodam przyprawy i przykryję. Właśnie w ten sposób. Zamykamy. Ech, mój makaron dopiero się robi, a Samantha już swój zjadła. Myślę, że mój też jest gotowy. Spróbuję. Pachnie całkiem ładnie. I dobrze smakuje. Zjedliwe. Jane, masz dosyć specyficzny gust. Wiesz co? Ten makaron jest naprawdę dobry. Wypiję nawet rosołek. Zobacz. Uff, teraz czuję się najedzona. Zaczynam. Jeszcze czego? Teraz ja. Co my tu mamy? Sushi, uwielbiam je. Nie bądź zazdrosna, Jane. To wszystko dla mnie. Jakie dobre. Wręcz nie mogę się opanować. Mogłabym jeść je codziennie. Rewelacja. Dobra, sprawdź, co ty masz. No w końcu. Co? To tylko składniki do sushi. Czyli co, muszę je zrobić sobie sama? No dalej, do dzieła. No okej, zacznę od pokrojenia ogórka. Dobrze, że mam przy sobie mój japoński miecz. Kilka sprawnych ruchów i cieniutkie plasterki gotowe. Uważaj, Samantha, jest bardzo ostry. Okej. Teraz musimy dodać ryż i zawinąć. Patrz i ucz się, Samantha. Umiem robić sushi. No wyszło rewelacyjnie, jak w restauracji. No to próbujmy. Och, ale dobre. Palce lizać. Chcesz spróbować? No pewnie. Proszę, częstuj się. To jest naprawdę dobre, dziękuję. Losujmy kolejność. Raz, dwa. A, żartuję, ja pierwsza. Złoty popcorn. Wygląda pysznie. Ciekawe, jak smakuje. Smakuje jeszcze lepiej. Ojej. Co za uczta. Szukała mnie i zajada się popcornem. A ty co masz? Kurczę, mam tylko suche ziarnka kukurydzy. Jane, może się ze mną podzielisz? Ale peszek, nie ma mowy. No trudno. Spróbuję zjeść te ziarenka. Zaczynam. Auć, to boli. Nie da się tego jeść. Prawie złamałam ząb. Chwila. Mam świetny pomysł. Co ona zamierza zrobić? Prostownica do włosów mi pomoże. Wow, to naprawdę zadziałało. Ojej, jaki dobry. Muszę zrobić więcej. Wezmę kilka ziarenek naraz.
Właśnie w ten sposób. A teraz chwilkę poczekam. No i nowa porcja gotowa. Teraz ja też mam popcorn. Fajnie, co? Rzeczywiście. Nieźle to wymyśliłaś. Mogę być pierwsza? Proszę. Wow. Jaki ogromny tort. I cały dla mnie. Zaraz go pokroję. Użyję noża. Jaki piękny złoty lukier. Na pewno wspaniale smakuje. No to próbuję. Ojej, jaki piękny. I ile ma kremu. Och, jest bardzo dobry. Zjem wszystko. To najlepszy tort na świecie. Ej, co chcesz? Dasz mi kawałek? Nie ma mowy. Lepiej zobacz, co ty masz. No dobra. Czekolada, wafle i żelki? No fajnie, ale to nie jest tort. No dobrze. Sama go sobie zrobię. Włożę czekoladę między wafle i ozdobię misiami. Właśnie w ten sposób. Ostrożnie i równiutko. No całkiem nieźle wyszło. Spróbujmy. Całkiem. Co z tego? To nie tort. Ja mam prawdziwy tort. Zaczynamy. O rany, złoty burger. No nie, dostałam 3 kromki suchego chleba. Co ja mam z tym zrobić? Mam pomysł. Ułożę je jedna na drugiej i wytnę środek szklanką. No, teraz to wygląda jak kanapka. Można powiedzieć, że prawie gotowe. Co prawda, to nie burger, ale i tak jest całkiem nieźle. Zjem wszystko do ostatniego okruszka. Uwielbiam burgery. A ten jest złoty. To jest obłędnie pyszne. Ojej. Rewelacja. Co za uczta. Samantha, ty jesz suchy chleb? No nieźle, co kto lubi. Nie było to śmieszne. A ja myślę, że bardzo. Teraz ja zaczynam. O, moje ulubione lody truskawkowe. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Są takie różowe. Ojej. Co za zapach. Jakie pyszne. To mój ulubiony smak. Zjem czyściutko. Palce lizać. A ty co masz, Jane? No właśnie. Co to ma znaczyć? Co mam zrobić z tą kropelką lodów? No dobrze. Spróbuję jakoś rozciągnąć tę przyjemność. Jeśli to w ogóle możliwe. Jest takie dobre. Nie da się tego za bardzo rozciągnąć. Tak szybko się skończyło. A Samantha ma jeszcze całe wiaderko. Chcesz trochę lodów? No dobra, częstuj się. Dziękuję. Lody truskawkowe są najlepsze. W pierwszej rundzie chcę pierniczka. Mam nadzieję, że mnie uszczęśliwicie. Nie ma problemu. Profesor Bob bierze się do pracy. Po co tyle hałasu, profesorze? Ja tu jestem. Szefowa kuchni Samantha. Profesorze, czy mógłby mi pan podać troszkę miodu? Dziękuję. Trzeba go wlać do rondelka i dodać troszkę cukru. Oczywiście masło też. I pamiętajmy o jajku. Odrobina mąki też się przyda. Zobaczcie, jak się rozbija jajka. Aj, to bolało, ale udało mi się. Aby moje pierniki były smaczne, będę podglądać, co robi Samantha. Mąka to podstawa. To na pewno. Owsik! Najwyższy czas na wymieszanie ciasta. Tadam! Proszę bardzo, moje ciasto na domek z piernika jest gotowe. Teraz trzeba je rozwałkować. Trzeba to zrobić przez specjalny papier, aby nie przyklejało się do wałka. Teraz czas na kształty. Użyję foremek. Gotowe. Pozostało tylko upiec. Za chwilę moje smakołyki będzie można próbować. Po co komu te foremki? Skoro jest takie cudowne urządzenie jak cyrkiel. Aj! Jest bardzo ostry.
ale można nim wyciąć idealny okrąg. A za pomocą linijki można odmierzyć idealny prostokąt. Na tym właśnie polega nauka. Pomaga nawet w gotowaniu. Czas włożyć pierniki do piekarnika. Emo, co ty u licha wyprawiasz? Biedne ciasto. Aja, aja, a masz. Brawo, ale po co ty to robisz? Musiałam zrobić małe kulki z ciasta, żeby każdą z nich zabarwić na inny kolor. Tylko czerwony barwnik z jakiegoś powodu nie chce lecieć. Ojej! O Boże, to chyba krew. Rzeczywiście wygląda jak krew, ale nie szkodzi. Wilka już nie ma. Przepraszam, mdleję na widok krwi. Teraz muszę zamienić moje kolorowe kulki w kiełbaski. Połączę je w jedną dużą kiełbasę. A następnie zwinę całość w spirale. Patrzcie, jaka piękna kubka. To znaczy piernik. Pozostaje tylko posypać go słodkimi kuleczkami i do piekarnika. Wygram, zobaczycie. Moje pierniki są gotowe. Czas na sztukę. Chcę zrobić prawdziwy domek z piernika dla Jane. Jako kleju użyję białego kremu. Spójrzcie na ten cudowny proces. Ale to jeszcze nie wszystko. Udekoruję go kolorowymi cukierkami. Patrzcie, cudowny. Teraz moja kolej. Ja też stworzę coś wyjątkowego. Trochę kleju cukrowego. I moje pierniki zamienią się w prawdziwą rakietę. Odjazdowo, co? Pięknie i smacznie. Kurczę, nie ma już cukierków. Cóż, będę musiała udekorować mojego zawijaska tym jednym M&M'sem. Jane, skończyliśmy. Czas wybrać zwycięzcę. No nie wiem, wszystko wygląda tak ładnie. Zwłaszcza ten domek z piernika. Chyba od niego zacznę. Bardzo smaczny. Rakieta jest taka sobie. Profesorze, chyba za długo piekłeś pierniki. Ciekawe, co Emma ma dla mnie. Wygląda świetnie. Ojej, smakuje wyśmienicie. Piernikowy ludzik pomoże mi wybrać zwycięzcę. I oczywiście jest nim Samantha. Odwaliła kawał dobrej roboty. Dziękuję, Jane. Teraz mam ochotę na makaron. Bułka z masłem. Mam nadzieję, że mi się uda. Uwielbiam spaghetti. Właśnie wymyśliłem, jak je zrobić. Pomoże mi w tym matka wszystkich nauk. Chemia. Zamierzam sam zrobić żelki. Najpierw wlewam płyn do strzykawki, a następnie za pomocą długiej gumowej rurki zanurzam tę mieszaninę w lodzie. I otrzymuję długi, słodki makaron. Ten syf nie nadaje się do jedzenia. To niezdrowe i bez smaku. Ja zacznę od ugotowania kapusty. Najważniejsze to ją dobrze posiekać. Mój pomysł jest genialny. Mam tylko nadzieję, że to da się jeść. Ja nie mam zamiaru się męczyć. Po prostu zaleję zwykły makaron wodą i włożę do mikrofalówki. No i tak się ugotują. A ja przygotuję makaron ryżowy. Kapusta nada mu ładnego fioletowego koloru. Koniecznie trzeba skropić całość sokiem z cytryny dla smaku. I udekoruję ten przysmak uroczym małym konikiem. O takim. Patrz, jaki kolorowy makaron mi wyszedł. Mój też jest kolorowy. Dawno nie byłem tak zachwycony efektem. O, mój makaron jest już prawie gotowy. Pozostało tylko przyprawić go serem w proszku. Papsik! Ser w proszku? Paskudztwo, to jest niezdrowe. Jeszcze nie skończyłam. Chcę, żeby mój makaron był różowy. Papsik! Zrobię to z pomocą różowego proszku. Emma, co ci się stało? Już mi słabo. O efekty specjalnego gotowania. Gotowa, jestem czysta.
Patrzcie, jaki ładny makaron. Jestem z siebie dumna. A mój żelkowy makaron powstał w wyniku eksperymentalnego procesu chemicznego. Jane, próbuj. Ciekawe. Uwielbiam żelki. Spróbuję. Ale pyszne. Niesamowite. Bardzo nietypowe danie. Spróbujmy tego, co przygotowała dla mnie Samantha. No niezłe. Uwielbiam makaron ryżowy. Ciekawe, co wymyśliła Emma. To też jest pyszne. Nawet nie wiem, kogo wybrać. Profesor Bob zrobił najbardziej niezwykły makaron i najsmaczniejszy. Hurra! A teraz chcę zapić te wszystkie pyszne rzeczy. Przygotujcie dla mnie koktajl. Zrobię coś specjalnego dla Jane. Ważne, żeby nie przesadzać z sodą, bo wtedy mojej mikstury nie da się wypić. Spróbujmy polać sodę oliwą z oliwek. Dlaczego nikt tego nie robi? A na koniec zalejmy całość sekretnym składnikiem. Tadam! Pierwszy koktajl gotowy. Emma, nie waż się go dotykać. Zrobiłem go dla Jane. Ja chyba nie będę tak eksperymentować ze składnikami. Zrobię klasyczny koktajl ze Sprite'em jako bazą. Muszę go tylko otworzyć. To wszystko dlatego, że nie znasz praw fizyki. Po co mi prawa fizyki? Mój koktajl będzie pyszny i bez nich. Z wyjątkiem tego, że zostało za mało Sprite'a. Ale nie szkodzi, uzupełnię szklankę landrynkami, no i bitą śmietaną. Wyjdzie mi niesamowity napój. Uwielbiam bitą śmietanę. Wow, super! Koktajl ozdobię żelkami. Nie tylko żelkami. Zobaczcie, co zrobiłam. Widzieliście kiedyś większy koktajl? Wow, Emma, brawo! Też mi coś. Przygotuję najbardziej oryginalny koktajl, jaki Jane kiedykolwiek piła. Będzie w lodowej kuli. Zrobiłam ją wcześniej. A teraz za pomocą strzykawki wleję kolę. Potem wrzucę kulę do szklanki i dodam więcej coli. Powinno być nie tylko ładnie, ale i ciekawie. A najważniejsze, orzeźwiająco. Dodam jeszcze troszkę dymu. Takie koktajle podają w najlepszych restauracjach na świecie. A takiego koktajlu nie znajdziecie nigdzie. Zobaczcie, jaki jest wspaniały. Gratuluję, brawo. O nie! Ups, tego się nie spodziewałem. Kurczę, po co tak długo go szykowałam? Nie szkodzi. Spróbuję inne koktajle. Najpierw profesora Boba. Co to? Fu, chyba nie da rady tego pić. To jakiś żart? Spodziewam się czegoś niezwykłego po Samancie. Ojej, niby zwykła kola, ale jakaś niewiarygodnie pyszna. Zwycięzca jest oczywisty, Samanto, gratuluję. Hurra, wykosiłam was. Przyszedł czas na czosnek. Wiem, to nie pachnie dobrze. A mam go tak dużo, nie chcę żadnego. Ty? Ja mam całą górę. Mam jeden, ale też nie jestem zachwycony. I tam ty zaczynasz. W końcu jesteś facetem. Za co taka kara? Pachnie okropnie. A jak smakuje? Zgadnij, jeszcze gorzej. Biedny Ethan. Spokojnie, Emma, teraz ty. Będę musiała, może lepiej wyrzucę. Jedz. Będę cała śmierdzieć. Fu, to obrzydliwe. Mówiłem ci. Julia, czekamy na ciebie. Ktoś do mnie dzwoni. Siadaj, nie kłam. Dobra, dobra. Tak lepiej. Jestem silna, poradzę sobie. I tam nie bądź taki niemiły. Zobacz, jakie to zabawne. Dlaczego ja w ogóle to jem? Wiecie, kogo tu brakuje? Wampira. Nie wygłupię się, Ethan. Zostało tylko trochę. Zjedz czosnek, albo ja zjem ciebie. Przestań, i tak mi niedobrze. Robisz się zielona. Umieram. Ten cyrk wreszcie się skończył i oby już nigdy do nas nie wrócił. Dziewczyny, pokonałyście wampira.
Zabawa zabawą, ale czeka was obiad. Pankejki. Ethan ma jednego, Emma ma kilka, a Julia ma ich całą wieżę. Jestem głodny, więc zaczynam. Aby ulepszyć pancake'a, dodam bitą śmietanę i cukierki M&M's. Wyszło pysznie. Palce lizać. Emma, do dzieła. Ja też zamierzam ulepszyć moje pancake'i. Najpierw trzeba je powiększyć. A pomoże mi w tym wałek do ciasta. Teraz czas na śmietanę. Cała góra śmietany, a na niej pianki marshmallow i cukierki. To prawie jak ciasto. Wow! Ogromne i bardzo smaczne. Jak zmieścisz to w buzi? Nie martwcie się, takie smakołyki zawsze się zmieszczą. Ja też chcę wałkować pancake'i. Ethan, podaj mi wałek. Trzymaj. Właśnie tak. Moja wieża się rozpadła. Prosto na nas. Przepraszam. A masz swoim pancake'iem. A teraz guma. Ethan ma dużo, Julia trochę mniej, a Emma zadowoli się jedną. Nie smuć się. Wow. Spadać to moja guma. No to zaczynam. Jest taka soczysta i jest jej tak dużo. Upewnij się, żeby ci się zmieściła w buzi. Dam radę, spokojnie. Pani pięta, ale ja też mam gumę. Ej, Julia, mam do ciebie sprawę. Zaczynaj. Może go zahipnotyzujemy. Dobra, i wszystko mu zabierzemy. Mam tu taki specjalny krążek. Hej, Ethan, czego chcesz? Spójrz tutaj. Udało mi się. Zabieraj gumę. Co? Zostawcie to. To jest moje. To niesprawiedliwe. Oszukałyśmy go. Oddajcie to, złodziejki. Mam już dość twoich krzyków. Potrzebujemy czegoś, co cię uciszy. Guma do rzucia będzie w sam raz. To świetny pomysł. Raz, dwa, trzy. I na naszym stole pojawiły się cytryny. Wiem, że ich nie lubicie, ale mimo to Emma ma ich mnóstwo i tam trochę mniej, a Julia tylko jedną. Julia, ty zaczynasz. Dobra. Fu. Ohyda. Śmiało, Ethan. No dobra. To jest kwaśne nawet dla mnie. Będę płakać. Emma, ty próbuj. Z łatwością. Kwaśne, ale można jeść. Nie, jednak jest to obrzydliwe. Wypluj to. Może sok nas uratuje. To świetny pomysł, Julia. Mam tu specjalny kranik. Ethan, podaj mi szklankę. Trzymaj. To naprawdę działa. Jedna szklanka nie wystarczy. Nie ma problemu. Dwie to też będzie dla was za mało. Daj jeszcze. Jest taka jedna, ogromna. Sok już się kończy. Uważajcie, nie rozlejcie. Trzymaj talerz. Nie pomaga. Już szukam czegoś. Jesteście tacy zabawni. Kurczę, ale kwaśny. Ethan, no dalej, wyczaruj coś. Dobra, hot dogi. Emma ma jednego, Julia ma więcej, a Ethan ma 100 warstw. Chcę być pierwsza, ketchup się przyda i jeszcze musztarda. A co ze mną? Odejdź, nadszedł czas, aby spróbować. Jest pyszne. I bardzo apetyczne. Ethan, teraz ty. To będzie pyszne. Emma, mogę prosić o sosy? Jasne, częstuj się. Świetnie. Nawet nie wiem, jak to chwycić. Ethan, te żarłoku. Nie jestem w stanie się zatrzymać.
Teraz moja kolej. A gdyby tak... Wiem! Co jest? Teraz zrobię psikusa naszemu żarłokowi. Jak mu się spodoba balon? Ethan, to jest dla ciebie. O, jeszcze jeden hot dog. Nigdy nie odmówię. Spróbujmy. Ojej! Bum! Rzeczywiście bum. Co może być lepsze od gumy Chupa Chups? Raczej nic. Julia ma ich dużo, Ethan mniej, a Emma niestety ma tylko jedną paczkę. Kurczę, chciałam mieć więcej. A mi tyle wystarczy. A ja będę mogła rzucić tę gumę do końca życia ekstra. Emma, patrz. Ethan, spójrz. Możecie zazdrościć, mam więcej. Dwa machnięcia i każda guma jest już w moich ustach. Są takie soczyste. Zobaczcie, ile ich jest. Nie chwal się tak. Nawet jeśli mam ich mniej, to gumy wciąż są bardzo smaczne. A ja chcę więcej. Wiem, trochę magii. Zobaczcie, jakie duże opakowanie. Jesteś prawdziwą czarodziejką. Teraz ja też mam górę gumy. Spróbujmy. Co sądzicie o moim balonie? O nie, trzymajcie mnie, ja odlatuję! Wow! Ciekawe, czy ja tak umiem? Tak, ja też lecę! Lecę! Emma, patrz, Julia odlatuje! Co? Emma, ty też? Dokąd się wybieracie?